W poprzednim odcinku impregnowałem taki gnejs zielony i zapomniałem Wam nagrać, jak to będzie wyglądało po wyschnięciu. Zobaczcie, widzicie, że te rysy nie wyszły, że one zostały po prostu zniwelowane przez impregnat. Zobaczcie, ja tutaj nic nie poprawiałem, to jest tak jak było malowane wczoraj, tak jest pomalowane. Tych rys nie ma. Te rysy są zdezaktywowane właśnie przez nasz impregnat. A teraz co? No zobaczymy z wodą, jak to wygląda, nie? Żebyście sobie zobaczyli. Patrzcie się. Bierzemy wodę. Tak się zachowuje Stone's Lacquer właśnie impregnat na tym gnejsie. A teraz przechodzimy na niezaimpregnowane. Patrzcie. Widzicie? Rysy? Nawet woda nie pomoże, gdyby ktoś chciał właśnie miał niepewność albo coś z tym. Popatrzcie, woda nawet nie pomogła, żeby te rysy zniknęły. Widzicie? Patrzcie. Tutaj rys nie ma, a tutaj są. Także to jest właśnie Stone's Lacquer. Weźmy sobie może drugi kamień. Też zobaczcie. Lejemy wodę. A może troszkę więcej nawet. O, zobaczcie. O, ja tu się postaram nalać. Patrzcie się, widzicie? Tak jak i na tarasach, tu gdzie jest Stone's Lacquer, woda nam zjeżdża, a tu gdzie go nie ma, no to kamień będzie zieleniał, inaczej się widać na załączonym obrazku, jak to wygląda. Popatrzcie, rysy nawet przez wodę przechodzą. Tak jak i na tym, zobaczcie, tutaj woda nam zjeżdża, patrzcie, woda nam spada, a tutaj nie. Tu mamy rysy. Zniknęły, tutaj nie zniknęły. No i teraz co? Kamień wysycha i rysy zaczynają nam się pojawiać. Także jeżeli macie obity gnejs, obite kamienie, wyobijane takie rzeczy, bądź kostkę brukową, tam na wcześniejszych filmach prezentowałem Wam obitą kostkę brukową, to jest idealna rzecz do usuwania takich rzeczy. Ale trzeba już całą powierzchnię zaimpregnować. Także jeżeli macie problemy, jeżeli macie obity kamień bądź takie rzeczy, chcecie to sami załatwić, no to tylko w taki sposób. Kochani, zapraszam Was, zachęcam do zakupu. Nie namawiam Was, jeśli nie chcecie, nie kupujcie. Jeżeli podoba się Wam właśnie usuwanie rys, dezaktywacja, jakbym to powiedział, rys, no to zachęcam do zakupu. Pod filmem zostawiam Wam swój numer telefonu, możecie do mnie napisać, skomentować. Proszę Was, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam to podoba się. Jeżeli podoba się Wam w ogóle to, co robię, to zasubskrybujcie mój kanał, zachęcam Was. Tak jak już wspominałem, to mnie bardzo motywuje do pracy. No i co, kochani? Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne testy, na kolejne filmy, a będę się starał ich robić bardzo dużo. Pozdrawiam Cię serdecznie.